Co tam? 3 minuty pod bramą, Boże, nie do Królestwa Bożego, ale nad wodę, chociaż jest zamknięta, ale my dzisiaj o takiej wąskiej bramie do nieba chcemy powiedzieć sobie, bo dzisiaj o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii. Mówi o tym, żeby usiłować wejść przez ciasną bramę do Królestwa Bożego, co pokazuje nam, że rzeczywiście zbawienie to nie jest tylko takie, o właśnie, nie? Że jakoś to się dzieje samoistnie. Z drugiej strony doświadczamy naszej słabości, i to się też tak wiąże z tym, co mówiliśmy sobie wczoraj. Dzisiaj w pierwszym czytaniu jest mowa o tym, że Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możemy wyrazić słowami. Ta modlitwa, która się rodzi w naszych sercach, jest jakimś takim niemym wołaniem do Boga, takim pragnieniem nawet skierowanym ku Bogu. Jest prośbą o Jego zmiłowanie, ale to musi iść w parze i to jedno i drugie jest bardzo ważne. Też naszym takim ciągłym wysiłkiem. Dzisiaj bardzo mocne słowo Pana Jezusa o tym, że nie każdy będzie zbawiony, że nie każdy będzie rzeczywiście mógł wejść do Królestwa Bożego, bo to rzeczywiście nad tym trzeba włożyć jakiś wysiłek. Nie można liczyć na to, że właśnie przejdziemy przez, no bo sobie jakoś tam poradzimy, nie? Jakoś to będzie. Rzeczywiście zbawienie to jest coś, nad czym trzeba się też trochę postarać. Trzeba starać się żyć Ewangelią, wypełniać to, co chce Pan Bóg od nas, tak? Bo to jest najważniejsze w ogóle. Nie tylko robić dobre rzeczy, ale robić to, co chce od nas Bóg w tym momencie. I to jest jakiś wysiłek, żeby to rozpoznać, żeby rzeczywiście za tym pójść. Mamy w tym pomoc Bożą. Mamy przede wszystkim to Pan Bóg nas zbawia i Pan Bóg nas do tego też uzdalnia. Ale no, jeżeli my nie będziemy chcieli tej pomocy, jeżeli nie będziemy chcieli wzrastać w tym, no to właśnie, może być problem. I może być tak, że tak będzie, tak jak tutaj, zamknięta ta brama i będzie lipa. Nie chcielibyśmy właśnie zobaczyć tam takie piękne niebo, tam jest Pan Jezus, wszyscy święci, a my zostaliśmy po tej stronie bramy. No trochę byłoby słabo. Walczymy o to, to są poważne rzeczy. Rzeczywiście na tym się trzeba skoncentrować, zawalczyć o to niebo, zawalczyć o Boga w naszym życiu. No bo przychodzi do nas już niedługo uroczystość wszystkich święt, która nam o tym przypomni, że ci święci, którzy są w niebie, oni też przez tą ciasną bramę weszli i warto się na nich wzorować, warto tak jak oni wybierać w swoim życiu Boga, szczególnie tak jak wybierała go Maryja. Dzisiaj już przedostatni odcinek Nigdy Dosyć, zapraszam Was serdecznie na niego, a już jutro ostatni, gdzie podzielę się swoim świadectwem o Maryi. Nawet będzie może ciekawie, może nie. W każdym razie chcę się z Wami też podzielić, jak to było u mnie i jak jest u mnie z nią, więc to tak. Pozdrawiam Was serdecznie spod tej zamkniętej bramy, oby tak nie były dla nas bramy Królestwa Bożego zamknięte, więc staramy się walczyć o to. Niech to Boże błogosławieństwo i Duch Święty, który Was przez nie, mam nadzieję, umocni, pomogą Wam do tego zbawienia wzrastać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!